I cześć wam wszystkim z tej strony. Podobnie Pirat już, bo któżby inny. Uciekamy, a właściwie już uciekliśmy na szczęście od żołnierzy, od trepów, którzy nas gonili aż od laboratorium X-18, więc musieliśmy sobie poniekąd wywalczyć drogę z tego laboratorium. No i co tam się działo? Mutanty, anomalie i naprawdę dużo różnych dziwnych rzeczy, jakieś dziwne sny. Także działo się działo. Zdobyliśmy dokumenty i dowiedzieliśmy się, co się tam działo. Przynajmniej tak pi razy drzwi. Wiemy, że przeprowadzali naukowcy eksperymenty. Wiemy też o nowym, właściwie o innym laboratorium X-16. Gdzieś to chyba było. No dobra, teraz to wam nie znajdę. W każdym razie gdzieś to na pewno było. Mamy dokumenty, które musimy zanieść barmanowi. Jest to tylko jedna z czterech części, jak tutaj widzicie, tych dokumentów, więc trochę tej dokumentacji pewnie było. No, ale nic, przynajmniej powoli, bo powoli zbliżamy się do jakiegoś punktu, powiedzmy, zwrotnego w fabule. Chociaż z drugiej strony... Albo nie. To może kiedy indziej jeszcze wam opowiem. Także ruszamy. Niepokoi mnie tylko jedna rzecz. Mam wrócić do handlarza, natomiast zadanie jest pokazane, punkt w zadaniu jest pokazany w miejscu, gdzie ja już byłem, z którego przyszedłem. Tutaj jest ta ferma świń. Natomiast ja stąd przybyłem. No ale nic, pójdziemy do Sidorowicza, zobaczymy... No, chodź tu. Zobaczymy, czy on coś wie o tym, bo w końcu sam nie namawiał do tego, żebyśmy uciekli południową drogą. No i zobaczymy. Może trochę grosza dostaniemy za artefakty. I mam nadzieję, że nic złego po drodze nam się nie przydarzy. Chociaż kto wie, może wojsko już nas ściga. Ej, naznaczony. No, miło widzieć, że ciągle żyjesz i miałeś czas tu zajrzeć. Wejdź do środka, kroi się coś ciekawego, o czym chciałbym pogadać. No proszę, czyli tak jak mówiłem, jednak jakiś zwrot w fabule będzie. A ja sobie trochę ściszę słuchawki, bo... sam siebie nie słyszę. Dobra. Tutaj jak kątem oka widzę anomalię, ale nie powiem, żeby ta widoczność była jakaś super. Tam się kręci pies. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka ponoć, ale ten chyba nie. Spodziewam się w tych budynkach bandytów. Także może być gorąco. No ale od czego mamy granatnik? Chociaż jest tylko jeden granat. To będzie problem. Chyba, że mamy jeszcze zwykły ręczny. Mamy 6. No to powinno starczyć. Także zaraz się przekonamy. Ja może przebiegnę się trochę szybciej. I tak, coś już jest. I gra skacze. Niedobrze. Moglibyśmy się przedrzeć bezpośrednio przez ten plac. A, tak jak myślałem, bandziory. No dobra. Trudno się mówi, już mnie zauważyli. No, chciałem uniknąć tej sytuacji, ale... ale się mówi trudno. O, tam jest. Strzelają przez drzwi. Jak tam nasze zdrowie? Ok, gorzej nasza kamizelka. Nasz kombinezon. No, uparty mógłbym ich wyminąć jakoś. Albo zostawię im niespodziankę małą. Pewnie tam jest. Ciekawe tylko, czy dorzucę. Zaraz sam w tego granata padnę. Nie. Dobra. Udało się. Gdzie on był? Teraz mi nie dadzą spokoju. A gra mi wcale nie ułatwia zadania, bo skacze. O,
Tam jest kolega. O, za szybko się męczę. Zdecydowanie trzeba będzie coś szybko sprzedać, bo nasi idą. Dobra, to możemy spokojnie uciekać. Albo im pomóc. Bo to by było trochę egoistyczne z mojej strony, gdybym im nie pomógł. Chociaż taki to już ten świat zony jest. Jeszcze gdzieś jest jeden, on jest chyba tam. No, już myślałem, że to wszystko wyczyszczone, ale chyba nie. No dobra, chłopaki sobie poradzili. I przeszukamy może, co oni tutaj mają. No i tak już jestem nieco obciążony. Ale dobra, dojdziemy. Jakoś dojdziemy do Sidorowicza. I tam się wszystko już... coś wziąłem. Coś wziąłem, tylko nie wiem co. Czyżby TRS? Nie, nic nie wziąłem. Dobra, wydawało mi się. Dobra, już więcej nie zbieram, nie chomikuję. Wy sobie tutaj obóz rozbijcie. A ja już mam nadzieję, bezpiecznie wrócę do wioski. Stare, dobre czasy. Pierwsza wioska. Ostrożnie tutaj, na przystanku. Ale nie, czysto. Jaki tutaj spokój w porównaniu z innymi lokacjami. No, słychać jak ćwierkają mutanty z daleka. Gdzieś daleko. A co tam jest? A nie. Myślałem, że to jakaś betonowa konstrukcja, której nie zbadałem. Ale nie. Właściwie tak myślałem, żebym mógł zmienić może zestaw swoich artefaktów. Chociaż na razie, póki co, muszę przyznać, że sprawują się całkiem nieźle. Oj, znowu nam się zmęczył. Czy mamy jakiś napój energetyczny? Nie. No to sobie jakoś i tak poradzimy. Na kucaka, na kucaka. Chociaż chwilę nam zajmie, zanim ten pasek się odnowi, ale tylko chwilę. Jak sobie przypomniałem, że akurat teraz chyba jest pora na owocowanie topoli. To taki mały botaniczny smaczek. A jeszcze przypomniało mi się, tam chyba coś jest. Też trzeba będzie to miejsce sprawdzić. Chociaż wymagało chyba, tam było dosyć silne promieniowanie, więc raczej w tym kombinezonie bym się nie przedarł. Mam co prawda środki przeciwpromienne. No ale to też nie jest jednak całkiem dobry sposób polegać tylko na nich. To ja, stary, to ja. Nie wyciągaj do mnie broni. A co, ja taki mały jestem? A nie, on stoi na podniesieniu. Dobra, na wzniesieniu. No tak, polski język, trudno język. Nic się tu nie zmieniło. Ale to, to nie naznaczony. Chodź tutaj jest... raz, dwa. Musimy pogadać. To nie jest wilk. A gdzie wilk? Co się stało z wilkiem? No dobra, zaraz do ciebie podejdę. Najpierw załatwimy sprawy z handlarzem. No ciekawe, gdzie wilka wywiało. Jednak coś się tutaj zmienia. A, bezpieczny bunkier. Bezpieczny, no w sumie to przytulny na warunki zony. Masz fanty? No to gadaj, co ty ode mnie chcesz.
Czyli wpadłeś do X18. Czy masz dokumenty? No mam dokumenty, ale miałem je przekazać barmanowi, więc dlaczego tobie mam je przekazywać? To jest pytanie. No ale dobra, ty tu jesteś mózgiem operacji. Masz. No, rozumiem. Coś takiego. Kto by pomyślał? Nikt by nie uwierzył. W życiu bym się tego nie spodziewał. Nie za dobrze. Weź się i zanieś barmanowi. Jestem ci coś winny za fatygę. 1000? Za 1000 powinienem mu je wcisnąć w dupsko i sam powinien tam ganiać. No ale... Ale nic, no od tego w sumie jesteśmy z jednej strony. Czy masz dla mnie jakieś specjalne zadania? No, nie do końca to chciałem, ale... No zobaczymy, co to jest. Placówka wojskowa, walizka z raportami ekspedycji, która dotarła na północ zony. Za dnia pilnuje jej tak, jakby w środku był czysty pluton, ale z jakichś względów nocą jest tam tylko 2 strażników. Okej, mów dalej. Trzeba się zakraść do placówki i odzyskać walizkę. Zrób to i zapłacić jej dowolną kwotę w granicach rozsądku. To jak będzie. Z jednej strony kusi mnie to zadanie. Tylko czy nie wpłynie to z kolei na moje zadanie Ubermana teraz. W sensie, czy mogę sobie swobodnie, kiedy chcę, dostarczyć te dokumenty. No dobra, zobaczymy. Chociaż... Zaraz zobaczymy. Czy jakieś zlecenie? Zabij Stalkera, teren znajdź meduzę. Czy ja mam meduzę? Przyszedłem tu w sprawie zlecenia. Aha, nie mam meduzy. No szkoda, myślałem, że... Myślałem, że mam meduzę ze sobą, ale to mam chyba tylko grawi i kamienny kwiat i tym podobne. No szkoda, nie ma nic takiego do... Nie ma nic. No trudno. A co to? Już pozbyłem się tego zadania? Czekajcie. Niech to tylko zobaczę. Dokumenty, duch, styl, znajdź meduzę. No nie chcę tego. Która powstała w anomalii zwanej trampoliną. Nawet nie wiedziałem, że tak to się nazywa. Dla mnie wszystkie anomalie... No nie wszystkie są takie same, ale wszystkie są śmiercionośne. No dobra. O, przyszedłem tu w sprawie zlecenia. Znajdź meduzę. Nie wezmę. Nie chcę na razie. Nie potrzebuję sobie kaszanić planów dodatkowymi zadaniami. Znaczy, gdybym miał tę meduzę, to tak, jak najbardziej. Ale że nie mam, to trudno. Specjalne zadania. Dobra, podejmiemy się tego. Czemu nie? Zobaczymy, co to jest. Spróbujemy. Ukradnij walizkę z posterunku. Nigdy mnie nie zawiodłeś, bla bla bla. Tylko jeszcze jedno, działaj po cichu. Jak się wojskowi wpieprzą, to wszyscy będziemy mieć kłopoty. Czyli... Mamy pistolet z tłumikiem. Nie kosztuje dużo. Stać go. Znaczy stać nas na niego. Tylko, że... Mam trochę... Ale on ma drugie kombinezony. Zdzierca. Dobra, upewnimy się. Plan jest taki. Upewnimy się, ile mamy czasu na wykonanie tego zadania. Jeżeli będzie mało czasu, trudno. Ruszymy po prostu bezpośrednio od Sidorowicza. I je wykonamy. Potem zajmiemy się barmanem. I to chyba tyle. Generalnie plan nie jest jakiś wyjątkowy, genialny i tak dalej, ale... Zawsze to jakiś plan. Któreś broni i tak muszę się pozbyć, ale to zrobię inaczej. Ale karma dla psów jest więcej warta. Nie wybrzydzaj. Jest tutaj skrzyneczka, w której złożę swoje fanty, których na razie nie chcę się pozbywać. Chociaż nie, to jest dosyć dobre. TRS. Czy on ma amunicję do TRS-a? Właśnie, zobaczymy. Chyba pieszczotliwie będę nazywał tą broń TRS-ka. Ale jeszcze coś by się przydało odrzucić. W sumie ten pistolet, jeżeli mam działać po cichu, to ten pistolet zostawimy tutaj. Kupimy sobie pistolet z tłumikiem.
Aj, nie tu. Nieźle. Całkiem fajny towar. No, generalnie nie jest mi on jakoś przydatny specjalnie. W ogóle pistoletów mało używam tutaj. Polegam zwykle na karabinach albo na strzelbach, ale tutaj coś mamy, jakieś strzelby, tylko że to są i tak dwustrzałowe, to nie. Brakuje mi jakiejś 7-8-strzałowej. No ale dobra, co on jeszcze ma? Nic. Generalnie bida z nędzą. Mogę tylko kiełbasę u niego zakupić i ewentualnie... Nieźle. Całkiem fajny towar. Jakąś mielonkę turystyczną. I to wszystko. Dobra. W porządku. Będziesz miał więcej, to wpadł. Boję się tylko, że jeżeli zostawię teraz Tereskę i pójdę z samym kałasznikowym, chociaż on widzę, że jest w dosyć dobrym stanie, to nie powinien się zacinać. Okej, no to będę na nim polegał. Dobra, Tereska. Idziesz tutaj. Czy ja mam jeszcze amunicję do tego? Pewnie mam. 5,56... Albo i nie mam. No trudno. Jakiej amunicji używa ten pistolet? 9,18, więc 9,19 możemy się spokojnie pozbyć. Odciąży nas to trochę. I co mnie denerwuje, to, że w tym okienku nie pojawiają się artefakty, w ogóle przedmioty, które mam założone. Trochę tego tutaj odłożymy. Tak na szybko po prostu, później to się może sprzeda. Na razie chcę odłożyć, nie chcę tutaj się bawić w handlowanie specjalnie. 9,18, czyli to też mogę odłożyć. Oj, to jest potrzebne, to będzie potrzebne. Jak najbardziej przydatne. 43. Dobra. Sprawdźmy jeszcze, co mamy na sobie. Czyli tak, spokojnie możemy dwie kule ogniste odłożyć, dwa kotlety odłożyć, grawi, skrętak i kamienny kwiat. Dobra, dwie kule ogniste, kotlety dwa, grawi, skrętak i to chyba, i chyba kamienny kwiat jeszcze, ale się upewnię. No tak, kula ognista została. No dobra, to jeszcze dwa kamienne kwiaty. Chociaż może nie. Może to sobie zatrzymam. Już i tak nie jest źle z naszą wagą. No to co? Ruszamy do wykonania następnego zadania. No dzięki. Tak, miałem sprawdzić termin ważności, termin przydatności tego zadania do wykonania. I zobaczymy, gdzie to jest. Nie ma. I bardzo fajnie. Gdzie to czy... to jest tu. Okej. Niedobrze. Nie jest dobrze, wiecie co? Możemy poczekać do nocy. Możemy poczekać do nocy, albo zrobimy sobie teraz rozpoznanie. Tak chyba zrobię. Teraz po prostu rozpoznamy sytuację, a potem... Jeżeli oczywiście Sidorowicz miał dobre informacje. Pójdziemy tam w nocy. Pytanie tylko, od której jest tutaj noc? Chyba od 18, jeżeli dobrze pojmuję. Dobra. Mamy trzech trepów. Oni chodzą... Oni mają punkt patrolowy od placówki tutaj. I generalnie są dosyć dalekowzroczni. Także ja nie będę za blisko podchodził. Ale chciałem też wybadać, ilu jest... O, pardon. Wygląda na to, że podczas nagrywania bierze mnie na kichanie. Złośliwość. Dobra, dwóch jest na stanowiskach, trzeci może być na wieży, czyli łącznie mamy pięciu. Tu jeszcze na posterunku może być jeden, przynajmniej tak sądzę. No,
gdzie w krzaki. Chyba już mnie widzi. Nie. Obserwuję, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Wiecie co, u mnie z matematyką zawsze było kiepsko. Także muszę jeszcze raz ich policzyć. To mamy trzech, dwóch, czyli już pięciu, sześciu. Czyli przynajmniej sześciu ich jest. Czyli zakładam siedmiu, ośmiu może być. Reszta gdzieś pewnie pochowana. Czekamy do nocy, tak sobie myślę. Jest 15. Dobra. Schronimy się, zjemy coś, odpoczniemy. I w następnym odcinku wyruszymy tam do placówki wojskowej. I zobaczymy, jak to nam pójdzie. No, z żołnierzami nie przewiduję, że mam duże szanse. No, nie ukrywajmy. Mój kombinezon jest dosyć słaby, a oni jednak są pancerni. No ale jeżeli wykonam zadanie wystarczająco cicho, jeśli uda mi się podejść na wystarczająco bliską odległość, to powinienem bez problemu ich ściągać jednego po drugim. No, chyba że są tak inteligentni, że będą wiedzieli już, gdzie jestem, a to jest bardzo możliwe. To my sobie tu usiądziemy z chłopakami. Akurat nakarmimy się, na kiełbasę ostatnio chyba jedliśmy, no to teraz mielonkę weźmiemy. I zostawiam was z tą jakże smutną, nostalgiczną, ale jakże klimatyczną muzyką. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!